Kamińską, która ma na swoim koncie już chyba kilkanaście tomików. 11, już przekroczyłam 11, właśnie. Pan Rafał Podraza z kolei, no zaskoczę Państwa, ale też jest poetą. Najnowsza książka pana Rafała. Trzymajmy się. Życiowe rady starych i młodych. Natomiast pani Róża na pewno nutko pięknej poezji, tak, ze swojego tomiku ostatniego wierszy, czy może z wcześniejszych coś zaprezentuje. Państwo wisienki na tort będzie jabłuszko, tak, rajskie. Państwo są u nas po raz drugi w Bolesławcu. Rocznica 5 lat. Rocznica, tak, 5 lat. A tyle zmian. I muszę powiedzieć, że ja bardzo mile wspominam poprzednie spotkanie. Więc w jaki sposób mogę tylko pogłębiać te materiały, czy też przez zdjęcia? Bo tych zdjęć faktycznie jest dość sporo. Jak ostatnio zdjęcie w tej książce jest. Ja na złość wszystkim Kostakowego robię tak, żeby w tej książce było najwięcej nieznanych zdjęć samozwaniec i w ogóle rodzin Kostaków. I moja mama, jedno zdjęcie Państwu pokażę, to jest właśnie podejście mojej mamy, która jest matematykiem, więc wiem, jakie ma podejście do wszystkiego. Na temat jednego zdjęcia, które Państwu chcę pokazać, oczywiście jak na złość go nie znajdę, ale zaraz go znajdę, bo on jest warte znalezienia. To jest to nie to. O! Pytam się mamy, co za chłopczyk, prawda? No bo takie zdjęcie w domu leży, prawda? No co moja mama, to nie to, że to Wilka jest. Wie jak ta Wilka? No jak to jak ona Pawlikowska jest orzeczka i tak się patrzę na wariata. Wiem, mam się to nigdy nie publikowane. No nie, chyba nie była, co? No, dla badacza, dla fanów Kostaków zdjęcie 15 czy 16-letniej Marii Pawlikowskiej, na bardzo ładne zdjęcie. No to jest realita z pierwszej wody, bo dla fanów, przecież profesor Kurnikowa, specjalistka tam od Marii Pawlikowskiej-Sążewskiej, no to ja tylko słyszałem, o Jezu, ja tylko nie mam, Jezu, Jezu! No to tam był orgazm prawie, proszę Państwa, dla nich to jest tak atrakcyjne. A okazuje się, że właśnie te wszystkie wydarzenia, takie różne historyki, one były spisane przez Magdalenę i one po prostu czekały, żeby je zebrać. I był, tak jak mówisz, kolejny gotowy materiał. No tak, to jest książka Magdaleny Samozwaniec, pozbierana właśnie przez Rafała i wydana właśnie, może ten tytuł, podtytuł jest może troszeczkę mylący, bo to wcale nie są takie rady dla starych i młodych. Książka opracowana przez ciebie, nie wydana przez Magdalenę. Tak, Wytykanie młodej już tak. I to był właściwie ten taki jak gdyby to był bestseller w ogóle. Potem się ukazał właśnie na Ustach Rzeku z twoim wstępem, prawda? Tak, i kolejne książki. Potem rozszerzyłeś tę wspomnieniową książkę Magdalena, córka Kossaka, o córkę Kossaka, prawda? Z nowymi ilustrującymi fotografiami. Jeszcze z osobami. Ale to wszystko były książki, które zawierały wspomnienia różnych osób, które pamiętały jeszcze Magdalenę, albo chociaż się z nią zetknęły, tak jak Bogdan Tomaszewski, że tylko tam w Juracie się, prawda, minęli z Wojciechem Kossakiem. I te książki stanowiły jak gdyby trzon i zasadę opracowywania. Tak. Potem jeszcze ukazały się książki, których Magdalena nie wydała. No tak, ale moja siostra poetka na podstawie przygotowywania. To jest gotowiec. Wiecie Państwo, bo sam ja nigdy nie nazwę się pisarzem, bo ja zawsze podziwiam pisarzy. Pisarz to jest człowiek, który jest w stanie w domu, nie na ulicy, gdzieś stworzyć komuś dom i jego samego, stworzyć mu rodzinę, zabić mu tą rodzinę, powieść mu psa. Wymyślić życie. Tak, wymyślić mu wszystko i się zbudować to na te 400 stron, żeby to się działo. I ja tak ludzi podziwiam. Zawsze będę podziwiał, bo ja tak nie potrafię. Ja lubię krótką formę. Jesteś dziennikarzem. No typowo dziennikarzem, a niestety. No tak jak już pani dyrektor powiedziała, poeta zaczynał. Ale potem właśnie próbował w dramacie, ale skończył na... No przepraszam, teatr we Wrocławiu nie wystarczy. No to właśnie mówię. Ale pisarza nie zostałeś. Poszedłeś w dziennikarstwo i to przede wszystkim dominowało w dotychczasowych właśnie wydaniach. No tak, ja będziemy... Można coś przeczytać. I właśnie, mową wiązano. Ewo, odwieź ten grzech na gałązkę drzewa świadomości dobrego i złego. Niech wąż odpełznie w swoją stronę. Odejdźcie z Adamem, nieświadomi, w zarośla, gdzie lew z barankiem spoczywają pospołu. Niech przeznaczenie puka daremnie do bram ogrodu, niestrzeżonego mieczem Archanioła.
Nie nadejdzie nigdy kara. Nie zamieni się w gehennę świata zbrodnia Kaina. Nie pojawią się potop, Sodoma, Hiroshima. Wojna, kataklizm, Holokaust. I nie spełni się apokalipsa. Tylko kto napisze ten wiersz? Dziękuję. O, prezenty. Proszę bardzo. A co to? Mariusz, nawet się dobrze. No nie mówcie. Dziękuję.